Cześć, jestem Klawio Tekanono i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Promień atomowy określa wielkość atomu. Najczęściej jest on wyrażany w pikometrach, niekiedy w angstremach. Obok przedstawiono fragment układu okresowego z podanymi symbolami pierwiastków chemicznych oraz wartościami promieni atomowych, bardzo ważne, wyrażonych w pikometrach. Przeanalizuj dane, a następnie wykaż błędne wyrażenia, tak aby powstały poprawne informacje. Wśród przedstawionych pierwiastków chemicznych największy promień atomowy ma. I to są te wartości. Największą wartość na promieniu atomowym mamy w tym miejscu, na CS. A CS to Cez. My mamy wykreślać błędne wyrażenia. No to skreślamy wapń, bo to błędna odpowiedź. Promień atomowy magnezu, tu jest większy mniejszy od promienia atomowego sodu. Większą wartość mamy na sodzie. Zatem magnez jest mniejszy. No to wykreślamy błędną informację. Promień atomowy berylu wynosi i tutaj to mamy w pikometrach, więc spoko. No to mamy 112 pikometrów. Wartość błędna do wyrzucenia promień atomowy wydoru wynosi. I tu już mamy inną jednostkę, no to musimy sobie pozapisywać. 1 pikometr to 10 do minus 12 metra. Natomiast jeden angstrem to 10 do minus 10 metra. Różnice pomiędzy jednym a drugim jest 10 do minus drugiej. OK? I to pikometry są jednostką jaką? Mniejszą. Zatem jeden pikometr to setna angstrema. Natomiast w drugą stronę Mamy 100 pikometrów. Ale to nam nie jest tu potrzebne, bo wodór ma tutaj 30 pikometrów. No to musimy to sobie wymnożyć razy 0,01. Tu mamy dwa miejsca po przecinku, tu mamy dwie liczby, czyli ta 30 wpada nam tutaj w te dwa miejsca po przecinku i otrzymujemy 0,3. Skreślamy wartość błędną. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.